Cześć. Naprawdę dawno temu prezentowałem jakiś teczek z syndykatu, więc pomyślałem sobie, że to jest odpowiedni moment, żeby tą frakcję troszeczkę odświeżyć, no i tutaj wam zaprezentować. No i moja propozycja to są haracze pod odliczenie. Gramy oczywiście żebraka, gramy Savole, gramy Cynę. No, wydaje mi się, że Cyna w tym momencie to jest taki absolutny must have, biorąc pod uwagę, że no, praktycznie wszędzie mamy Swarm Elfów. Ale ciekawostka tego deku polega na tym, że gramy kartę, która jest no, w obecnym stanie rzeczy passé, rzadko spotykana. W zasadzie ja nie pamiętam, kiedy ją widziałem. No nie wiem, może kilkanaście sezonów temu, a jest nią zmutowana Ryla. No i zmutowana Ryla na adrenalinie 5, za każdym razem, gdy płacimy haracz, wzmacniamy tą kartę o koszt haraczu. No i jest to o tyle ciekawe, że jeżeli przeciwnik nie ma na zmutowaną Rylę żadnej odpowiedzi, no to praktycznie z każdego naszego śmiercionośnego zagrania, no i mam tutaj na myśli Cynę, mam tutaj na myśli oczywiście Morelsa, mam tutaj na myśli oczywiście Savole, więc każdego tego zagrania odzyskujemy jeszcze te monetki, które wydaliśmy na haracz. A biorąc pod uwagę, że mamy w deku Króla Żebraków, no to tak naprawdę odzyskujemy te monety dwa razy. No bo jednocześnie Rayla wzmacnia się o ilość zapłaconego haraczu, z drugiej strony Żebrak oddaje nam te monety, wiadomo, jeżeli jest w naszej talii. Więc talia sprzyja do takich zagrywek, gdzie no, rzucamy sobie Azara. Może tutaj omówię tą taktykę. Rzucamy sobie Azara, staramy się ukryć Rylę. Rzucamy sobie Rylę, no i później nawet możemy skusić się o zagranie, no nie wiem, Savoli, bo dlaczego nie, Cyny, jeżeli mamy taką potrzebę, Magów Salamandry, no bo wiadomo, to są jeszcze dodatkowe monety, które możemy odzyskać. W tym deku nie ma absolutnie żadnego problemu, który charakteryzuje się brakiem pieniędzy w syndykacie, tak? To monet tutaj mamy mnóstwo, więc dlatego na samym początku grałem tutaj na jackpocie. Jednak te haracze mi się lepiej podobają, ja jednak bardziej czuję tego lidera. I w pierwszej grze, którą zaprezentowałem, zamiast Azara grałem tutaj Salamandrę. Wydawało mi się, że tą Salamandrę będzie można jakoś spoko skombić z całym arsenałem trucizn, które mamy w tym deku, ale niestety, szczerze powiedziawszy, to było po prostu 9 prowizji wydanych na marne. Więc no wyjątkowo dzisiaj są 4 gry, no bo żeby wam po prostu pokazać, jak ten deczek z Salamandrą również wyglądał. No i co my tutaj mamy, więc to tak po kolei przejdę. Król Żebraków, wiadomo, tutaj nie ma co tłumaczyć. Chcemy go mieć w talii. W momencie, kiedy wydajemy monety, on nam je zwraca, wyskakuje, kiedy licznik się wyzeruje, czyli mamy tutaj licznik 12. Szczerze powiedziawszy, wiadomo, Król Żebraków dostał mnóstwo nerfów, ale ja cały czas twierdzę, że ta karta jest wyśmienita, będzie nadal grana i praktycznie pasuje do, no nie wiem, każdego lidera, który jest w syndykacie. Więc nic się tutaj nie zmienia. Dalej potęga, 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 jeszcze raz potęga. Zmutowana Ryla, tak jak już powiedziałem, zaskakujemy przeciwnika. No, robimy coś niespotykanego, do tego odzyskujemy wszystkie punkty, które wydaliśmy na haracze. Cyna jest moim zdaniem w syndykacie must have w obecnej erze swarmów. Nie dość, że możemy wyrównać pojedynek i nawet wygrać go na równych kartach, no to przeciwnik może poczuć się bardzo pewnie, wyrzuci wszystkie elfy. Wiadomo, scenariusz, my po prostu sobie zagramy Cynę i jest gitara. Nie musimy się tutaj przejmować, że później nie będziemy mieli tych haraczy, no bo gramy Savole, gramy Morelsa, gramy Cynę, gramy Magów, więc no haraczy jest naprawdę pod dostatkiem. Podgąbczastym grzybem po pierwsze carry over w postaci tych 6 punktów, po drugie gram tutaj jednego żebraka, no żeby sobie na początku, żeby na początku mieć jak najwięcej możliwości, żeby te monetki wygenerować. Bank Vivaldiego, wyciągarka, tutaj nie ma co tłumaczyć. Ja raczej używam już w R3. Raczej nie polecam używania banku Vivaldiego w R1, no bo wiadomo, mamy wtedy 15 kart, więc no, nie, tak, 15 kart, więc no, możemy dobrać coś, znaczy nam w ogóle nie zależy, więc ja tu kartę raczej griduję. Savola, no nie ma co tłumaczyć po prostu. Haracz 9, w tym przypadku haracz 8.
stwarzamy przerazę, przyzywamy, wiadomo, masa punktów do tego, jeszcze Ryla wzmocni nam się o 8, jeżeli dobrze pójdzie, to jeszcze to wyskoczy żebrak, więc to masa punktów, masa. Azar Javed, tylko i wyłącznie do zasłonienia Riley, po prostu wcześniej grałem tutaj Salamandrę, no ale okazało się, że Ryla została targetowana od razu, więc no wiadomo, zasłonić Ryle jest to bardzo wskazane, tak bym to określił, tak. Troszeczkę się zaplątałem, więc wybaczcie mi. Więc Azara po prostu ustawiamy po to, żeby Ryla ustała na stole. Morels, hard removal, cóż tu dużo mówić. No i mam go premium, tak jak obiecałem, podczas konkursu organizowanego przez tygodniowego Gwinta. Pytanie o Morelsa to było jedyne pytanie, w którym się pomyliłem, więc no i tam na odcinku obiecałem, że zrobię Morelsa premium, no i oto jest, Morels premium. A oczywiście zachęcam do obejrzenia tego konkursu, bo uważam, że naprawdę tygodniowy Gwint robi bardzo fajną robotę. Latający Radańczyk, no cóż. Kapitał 9, wyskakuje nam Redańczyk, skraca talię, jest to zawsze 3 punkty tempa, bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Kryjówka Salamandry, przede wszystkim chcemy grać abominację, ewentualnie możemy przynieść sobie jakąś trutkę, coś tam otruć po stronie przeciwnika. Słuchajcie, sorry, straszne są sygnały, nie wiem, jakiś służb, czy to policja, czy to karetki, nie wiem, czy to będzie słychać, ale miejmy nadzieję, że nie, no bo ten mikrofon powinien to wyciszyć, a jeżeli macie takie zakłócenia, to z góry sorry, no ale nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Gellert, właśnie przede wszystkim do abominacji, możemy ewentualnie coś kombinować z Rylą, no bo Ryla ma zasłonę na tych po zapłaceniu haracza, więc no tutaj też wiadomo, Gellert cieszy się, jeżeli jakaś jednostka ma zasłonę, no bo wtedy możemy ją truć, w sensie inaczej, możemy ją wzmacniać o 2 i nie nakładać trucizny. Abominacja, no po prostu, tak jak powiedziałem, do Geralta, za każdym razem, gdy jednostka zostaje zatruta, wzmacniamy tę kartę o 2, na koniec tury na Adrenalinie 6 oczyszczamy te karty. Max Salamandry, fantastyczna karta, przede wszystkim no, w erze swarmów, bardzo skuteczna i bezlitosna, no potrafi wejść, no nie licząc, no dobrze, liczmy ten haracz, więc to jest powiedzmy 9 za te 11 punktów, więc to naprawdę robi robotę, do tego jeszcze, gdy zapłacimy haracz, to odzyskujemy monety w liczbie 2 na Adrenalinie 5, więc no tak jak powiedziałem, nie ma tutaj żadnego problemu z monetami. Kanalarze do skracenia, nie ma tutaj co więcej mówić. Fistech, zysk 4, jakieś zatrucie, Fistech się po prostu przydaje. Czarodziej, no 7 za 4 z tym liderem, no po prostu rzucamy go, zadajemy 3 punkty obrażeń, więc jest naprawdę bardzo spoko, fajne tempo. Morska Hiena, Spender, no musimy mieć jakiegoś Spendera, no bo Spenderów mamy mało. Mamy żebraka, 2 morskie hieny i urwisów, więc no tutaj pamiętajcie, żeby o tych spenderach pamiętać, no bo nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy mamy mnóstwo pieniędzy w banku, a nie mamy jak ich wydać. Żebrak do gąbczastego grzyba, zysk 3, na więzi 5. No, ten deck ogólnie ma problem z tym, żeby w tych pierwszych zagraniach sobie te monetki wygenerować, bo później jak już się rozpędzimy, tak jak powiedziałem, nie ma żadnego problemu. No ale na początku wiadomo, że bracy potrafią swoje zrobić. Uliczny dealer, trucizna, jeżeli potrzebujemy 3 monet, no to zatruwamy nasze jednostki. No wiadomo, fajna synergia z abominacją. No i na końcu banda urwisów, po prostu zysk 3, ale traktuję tą kartę jako spenderów. I w zasadzie to tyle. No i tak podsumowując, chcemy wygrać R1, ale wcale też nie musimy. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli po prostu zabezpieczoną Rylę, żebyśmy sobie jeszcze te punkty generowali z tych naszych potężnych haraczy. A jak sami dobrze wiecie, no syndykat cały czas jest silny, cały czas mocno stoi, więc jeszcze ten dodatek Ryli naprawdę podbija to. No i słuchajcie, mam nadzieję, że mile spędzicie czas. I zapraszam was serdecznie na pokazowe gry. Cześć. Dawno syndykaciku nie było, więc no pomyślałem, kurczę, no czas odświeżyć tego lidera, no nie wiem, chociaż może nie lidera.
Może inaczej. Czas odświeżyć tą frakcję u mnie, ponieważ no syndykat naprawdę u mnie jest rzadko ze względu na to, no, że wiadomo, jest go mnóstwo, więc nie mam jakiejś super ochoty nim grać. Ale pomyślałem, że kurczę, a zbuduję sobie coś pod salamandrę i pod zmutowaną Rayle. Gramy tutaj pojedynczą salamanderkę, więc nie jest to taki deczek, do którego pewnie jesteście przyzwyczajeni z memów. Aczkolwiek też daje radę i jest, no jak to się mówi, całkiem w pytkę. Mówimy tak. Okej. Okay. Szkoda, że nie. Niby dobrze, że dobraliśmy pod gąbczastym grzybem, no ale szkoda, że nie mamy teraz na łapie drugiej karty z więzią. Więc no cóż. Trochę lipa. Zacznę od lokalizacji w takim razie. No tutaj wiadomo. Czekamy sobie do adrenalinki 6. Wtedy będziemy mieli bardzo przyjemnego Gelerta. Może tutaj uda się coś przytruć przeciwnika. No niestety nie bardzo. Ale możemy wyciągnąć Radańczyka. No to tyle, dobrze. W ogóle gramy na wojowników. Oj, co ciekawe, przeciwnik ma taki sam rewers jak ja. Fajnie, ten rewers jest naprawdę prześliczny. No i pytanie, czemu tego nie usuniemy? W sumie można byłoby to zrobić od razu. Mogę też poczekać. Kurczę, tutaj mam osłabiony value. Trochę lipa tutaj się stała. No nie ma co grać. Sugeruję. Zrobimy tak. No już myślałem, kurczę, żeby rzucić tą Rayle może. No ale nie, to tak będzie zły pomysł. No mamy wiadomo, full. Okej, przeciwnik tak działa. No, kolega ma teraz bardzo mocny removal. A ja w dalszym ciągu nie mogę rzucić tego, co bym chciał. Kurczę, dobraliśmy za dobre karty. No tak źle i tak niedobrze, moi mili. Nie mam pojęcia, co teraz zrobić. Gelert na pewno zostanie załatwiony. To nawet nie ulega wątpliwości. Gąbczastego nie rzucę. Robimy tak. No wydaje mi się, że już wyciągnęliśmy największe value, jakie tylko możemy, no bo wiadomo. To było pewne, że on odpadnie. No przynajmniej teraz przeciwnik nas nie przebił i to jest dosyć interesujące. No dobra, no i w sumie możemy to spasować. Nic tutaj więcej nie zrobimy. On jeszcze ma te 8 punkcików do ogarnięcia.
Nie ma żadnego krwawienia, więc to też nie będzie aż takie easy. Pierwsza runda, no gra na pewno brana. Kurczę, grałem... Biłem pro takim deckiem. Pod wojowników. Bardzo przyjemnie się tym gra. Nie ma co. Wojownicy cały czas na topie. No hiena, kurczę, no i widzicie. I teraz, i tutaj podobieraliśmy wszystkie karty, które były nam potrzebne. A, które były nam potrzebne w tamtej rozgrywce. Tak to bywa. Okej. Dobra, wyskakuje nam rydańczyk. To jest bardzo w porządku. Teraz jeżeli coś, tam przeciwnik dogra, ale nie, no on sprytnie gra. Sprytnie kolega gra. No niezłe rozstawionko, niezłe. Salamandry nie boją się ognia. Wydaje mi się, że już kliknę. Teraz rzucimy sobie Spendera. My całkiem fajne punkty na tym wykręcimy. Za tobą wszędzie, choćby w ogień. Dobra. Okej, tak zrobiłeś. No spoko. Ja nie wiem, czy kliknę. No chyba kliknę nawet jeszcze raz. Chociaż to i tak odpada z Ace'a. Jeżeli on zdecyduje się na rzucenie Ace'a. Kurczę, ale mnie maltretuje. Naprawdę, co za wredas. Ile mamy zysku? 2, 3, 3, no to zadziała. Załatwiłem mu stateczek. No chyba, że poszukam czegoś z banku. Albo zagram tą salamandrę w sumie, czego nie. Żebrak nam jeszcze nie wyskoczy. Albo zagram Ryla. No tak. No i zobaczymy, co teraz kolega zrobi. Ej, rzucę Haralda, no spoko.
No dobra, ale my go przebijemy. I na dodatek wygraliśmy kartę. Raz, dwa, czyli mamy zysk 3. Tak? Raz, dwa. Zysk, no trzy mamy zysku, jest git. Otrujemy wszystko. O! I to serio tak nie działa? What the fuck? No ale w sumie nie musimy tego haraczu wykorzystywać. Możemy po prostu zrobić tak. Kliknąć sobie. Jest gitara. No cóż, Ryla nie wjechała z naszą jaszczureczką. No ale w sumie wygraliśmy kartę, więc on już nie ma Last Seja. Mamy żebraka, miejmy nadzieję, że teraz dobierzemy Tavolkę. Halo? Panie Savola? Niezłe, niezłe jaja. No ale kurczę, chociaż nie będziemy mieli wtedy na haracz. Ja cię nie mogę, Boże, co za dramat. Dlaczego to się dzieje? Why? Rzucam zajebistego cyna. Uwaga. Ale ja nie mam Savoli, więc kurczę, jest naprawdę zła sytuacja. Spokojna głowa. Zaopiekujemy się twoimi dziadkami. Tego zaklęcia nauczyłem się w Zerikanie. Zapłacę przynajmniej tam dwa punkciki. No i zobaczymy. Zobaczymy, co tam teraz dobierzemy. Jest ejścik. Jest. Dzięki. Raz, dwa. Boże, dziękuję. Dziękuję, że ten Savola był drugi. Serio. No dobra, Agroman, GG i zobaczymy, jak tam pójdzie w następnej grze. No, poczyniłem pewne zmiany względem ostatniej rozgrywki. W sensie wymieniłem tą salamandrę na Azara. Jednak ta salamandra tutaj nie za bardzo mi pasowała. Tym bardziej, że jednak wolę mieć zabezpieczenie pod Ryla, żeby ta Ryla ustała jak najdłużej. Więc no zobaczymy, jak teraz pójdzie. Jena nie jest głupi. Tutaj ewentualnie byśmy coś działali. No dobra, spróbujmy tak zagrać. Przewodnik karawany, no proszę. To ciekawe. To będzie tutaj fajnie pod cynę zagrać, jeżeli przeciwnik będzie się chciał właśnie tak rozstawiać. No dobrze. Rzucimy sobie po prostu żebraczka. Okej, no dobra. Niech tutaj przeciwnik się porozstawia z jak największą ilością jednostek. Mi to pasuje. Oby nam tylko nie zbił. No jednak nam zbił. Strasznie wredny to przeciwnik jest. Taki najwredniejszy. Mały ciężej trafić.
Czy jest sens, żebym to klikał? Raczej nie. No szkoda, kurczę, że przeciwnik jednak wykorzystał ten ping. Okej, okay, jest pod kąpczastym. Dobra, więc tutaj Cyna będzie miał fajną robotę. Tak, no jak najbardziej Cynę. Cynę oczywiście rzucimy. Wyciągniemy sobie Redańczyka. Okej, okay, jeszcze przewodnicy. Bardzo spoko. Więc no Cyna tutaj wleci jak w masło. Umówmy się. Skrócimy się jeszcze. Dobra, i Cyna w tym momencie robi nam 16, 20, 21, 25 punktów. Bo z tym spenderkiem dalibyśmy sobie radę. Ale zrobimy jeszcze tak. Zapłacimy haracz. Kliknę dwa razy. Dobra, przeciwnik spasował. Nie, no to ja rzucam tutaj Cynę bez litości. Dokładnie. No chyba, że... No bo Gellert ile nam zrobi? Gellert nam zrobi 9 punktów, 34. Nie, nie zrobimy tak, musimy rzucić Cynę. Wydaje mi się, że to jest dobry moment. Jestem spokojny człowiek, ale do czasu. Dobra, gitarka. No i co? No i w porządeczku. Bo teraz my to oczywiście spasujemy, więc przeciwnik tutaj raczej value nie będzie miał ze swojej lokalizacji. Więc no tutaj stało się bardzo dobrze. Jedną trutkę sobie zostawimy. Ryla jest bardzo spoko i Ryla tutaj zostaje. My to oczywiście pasujemy. No i lecimy na R2. Tak sobie kliknął. Spoko. No przynajmniej tyle dobrze, że zagrożenie ze strony grzyba i dwimek znikło, więc to jest jak najbardziej spoko. Tylko no my teraz chcielibyśmy tutaj podopierać troszeczkę inne karty, moi mili. No, karcioszki. Potrzebuję Savole. Nie chcę, że braka. O. No okej, okay, czyli co? No tam będzie. Tam na pewno. No Simlas to na bank. Wydaje mi się, że jeszcze pod Gezrasa tutaj przeciwnik się ustawia. Kurczę, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy nie powinniśmy sobie poszukać kryjówki salamandry od razu. Ewentualnie, no nie, no rzucę jeszcze tak. Ustawimy sobie maga. Niech to tam przeciwnik teraz coś rzuci na tył. Więc nasz mag będzie jak najbardziej w porządku. No i wydaje mi się, że już będzie się można rozstawić nawet z Azarem. Za szybką chwilę. Tak, no tutaj ta wymiana salamandry na Azara, tak mi się wydaje, że zrobi bardzo dużo. No proszę. Trzeba mu to zbić. Ale wyskoczy nam żebrak. No bo co, no on rzuci Oneiro.
Nie chcemy, żeby sobie zagrał podwójną kartę specjalną, tym bardziej, że on grał najromancję, tak? Teoretycznie nie. Nie wiem, czy Franceska zbić, czy jednak poczekać na Gezrasa. No nie, no muszę to zrobić niestety. Lubię, jak błagają o litość. Nie, żebym zmienił zdanie. No i nic, nie będę go wzmacniał nawet. Zostały sobie te 5 monet. Mam jednego spendera, więc no to wystarczy. No niech coś tam dorzuci na tył. Nie chcę tracić 2 punktów. Okej. Okay. Leci to na tył? Nie. Spoko. Nie musimy się w takim razie za bardzo śpieszyć. Dobra, rzucę obrońcę. Pozwól, że zademonstruję ci kilka zakazanych zaklęć. Kurczę, serio? Dobra, te 2 karty. Za gość. Mogę rzucać nawet teraz Savole. O, sieroko. Dobra, no poszukamy chyba czegoś. Poszukamy czegoś z banku. Okej, okay, no całkiem spoko, bo jest i kryjówka salamandry i pod gąbczastym. Kryjówka jest o tyle spoko, że zawsze będziemy sobie mogli tutaj potruć. Dobra, gram kryjówę. Przeniosę trutkę. Zawsze będę miał te pewne 5 punktów. Okej, okay, co ten Simlas wleci? Już nie. Zagram spenderka. O, to się przyda. Tylko jeszcze nie wiem do czego. Dobra, i będziemy mieli. Jeszcze raz. Okej. Okay. Teraz tak, zagramy sobie Fistech. Wyskoczy nam Redańczyk i na końcu mamy Savole.
gitara. No i wydaje mi się, że tutaj raczej przeciwnik porobiony. No, silny Gord, ale my mamy wystarczająco ilość punktów, na szczęście. Ach, kliknę jeszcze, ciach. Także przeciwnik rozgromiony. No i rzeczywiście, ten Azar, no, lepiej tutaj pasuje niż Salamandra. JSK 76, GG, a my zobaczymy, jak tam pójdzie na następnej grze. Kim nam się tutaj przyjdzie zmierzyć? Och, któż by się spodziewał? Jak to jest możliwe? No ale cóż, no, miejmy nadzieję, że dobrze, gdybyśmy mieli Cynę od razu na łapie. Cyna jest spoko, żeby tutaj wywrzeć presję na elfikach. Ale chyba niestety nie będzie nam dane zagrać Cyny. No nie, będzie nam dane jakieś barbarzyńskie skrócenie się i tyle. Ewentualnie wyciągnięcie Redańczyka. Nic więcej, więc no już można powiedzieć, że tą rundę spisujemy na straty. Zdecydowanie tak. Rzuć broń, Dwan. Nie macie żadnych szans. Rzuć broń, Dwan. Nie macie żadnych szans. No tak, no jest fortelik. Nie myślcie, że damy wam uciec. Także no tak jak mówię, tutaj jedyne co możemy zrobić, to się skrócić. Ewentualnie jeszcze jakoś kurczę o tego redańczyka się postarać. No ale tutaj wiadomo, no miazga z nami. Szczerze powiedziawszy, to nawet jest bez sensu dotruć. Chociaż może przeciwnik się przestraszy. Sugeruję wciągać nosem. Też nie, no to jest absolutnie bez sensu. Lepiej zagrać tak. Zagrać sobie monetkę i wyciągnąć Redańczyka. I z takim oto zestawieniem wlatujemy na następną rundę. Dokładnie. Gdybyśmy mieli tutaj Cynę, to by było zupełnie co innego. Bardziej komfortowo bym się czuł. Teraz mamy 16-16, czy my później zrobimy drugie tyle? No nie, nie ma raczej szans. Więc no niestety musimy to pasować. Dobra. A teraz drupnęło. Złoty deszcz. Ludzie. No wszystko spoko. Dobra, tak to może zostać. Ich miecz będzie przedłużeniem twego ramienia. Może przeciwnik będzie się wycofywał? Myślicie, że jest taka opcja? Wątpię. Jakby teraz rzucił driadę, to co zadaje jeden punkt obrażeń i zatruwa. Nie wiem, chyba bym się tutaj przyturlał. Na pewno wstaję i idę po wodę wtedy.
Nie. Ale kolega tutaj nas... No zamęczy nas kolega, zamęczy. Trzeba było się uczyć otwierać portale. A masz. Co? Mogą się spotkać, ale nie uciekną. Okej, no sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Ale gracz spasował. Nieźle, co? 6-6. Jezu, serio, będę musiał użyć monetkę. No dokładnie. W każdej konfiguracji muszę użyć monetę. No nie za dobrze, nie za dobrze. No i niestety. No zabolało. No i teraz, no cóż, no żeby się jakoś głupio nie pozaciągać. Wiadomo, no tutaj może Ryla ustać. No jeszcze trzeba ją dobrać. Wiadomo, to też jest jeszcze druga sztuka. Nie ma Riley. Why? Why you did it to me? Why? Znaczy, na pewno cieszy fakt, że mamy cynę. Więc no tutaj przynajmniej tyle dobrze w tej zabawnej sytuacji. Kurczę, o czym ja mówię? Przecież nie dobraliśmy Azara. No naprawdę, to ci numer. Więc no Ryla nam nie ustoi, nie ma takiej opcji. Tym bardziej, że jeszcze tam przeciwnik gra Sirocco. Mogę zrobić tak. Ale trafia. No co chce? Tak mi to odleci z zaczepki. Czy to nie ty ukułeś frazę, śpiesz się powoli? No nie wiem, czy kliknąć, czy nie kliknąć. No kliknę.
Na spokojnie, panie Jaskier. Nie ma się też co tak za bardzo śpieszyć. Okej. Dobra, i poszukamy sobie teraz Riley. To jest ten moment. Mogę wyciągnąć obrońcę. Albo drugiego maga. Wydaje mi się, że drugi mag jednak będzie lepszy niż Ryla w tym momencie. To jest aż 6 monet. Chociaż nie, dobra, gramy tak. Fuck it. Zebraka przecież odzyskamy wszystko. Plus jeszcze ten wariacik. Kurczę, no. Żeby tam nie było Sieroko. No nie ma. Ciekawe. No dobra, rzucam Morelsa. Pokazała nam drogę. Co to będzie? Co to będzie? Ale kolega jest agresyw. Poczekamy jeszcze z syną, tam się coś pojawi. Chociaż co tam się może pojawić? Vernosiel. To syna będzie mocniejszy o... No nie tak mało, 6 punktów. Chociaż teraz by mi lepiej pasowało zagrać syna, tak szczerze powiedziawszy. Chociaż nie, no zagram tego Savola. Okej. No ważne, żebyśmy mieli na haracz. Czyli mogę sobie kliknąć. Dobra. To nie ty ukułeś frazę, śpiesz się powoli. Ale kolega nas pinguje. Zaraz zobaczymy, co to jest za gagatek. Dobra. No zapłacę haracz. Bo lepiej nam się tutaj opłaca z... Ktoś jeszcze ma wątpliwości? Okej. No spoko, spoko. Ryla tutaj naprawdę robi robotę. No i cóż, przeciwnik się poddaje. Zwycięstwo jest po naszej stronie. Więc to powiedziałbym całkiem, całkiem nieźle. No cóż, no i zobaczymy, jak nam pójdzie na następnej grze. A ostateczny pojedynek... No cóż. Kolejny raz Skojatel. Co mogę powiedzieć? Nie powiem nic. Okej. Okay. Cena jest okej. Okay. Cena tutaj się może przydać. Trochę lipa z monetami. Dlatego wydaje mi się, że wymienię sobie Morelsa. Ale z kolei, jeżeli przeciwnik tam jakoś zaspamuje, no też nie będziemy Riley grali na pewno. To wymienimy. Okej, okay, jest Fistech. Zobaczymy, co to jest za szalony deck.
Czy to jest coś może z tą Franceską? No nie wiem. Okej, okay, jest pani Saskia. Jest pani Saskia. Ciężko będzie z tego wyjść, umówmy się. Rzucę lokalizację. Zapłacę sobie Hara, zobaczymy czy on... No, będzie chciał mi jakoś tą abominację zbić. Dobrze byłoby, gdyby użył lidera. Monety musimy oszczędzać, no bo jest to bardzo prawdopodobne, że będziemy musieli bronić się cyną. No cyna w obecnej mecie jest takim, no nie wiem, moim zdaniem must have. Okej, tak kolega zrobił. No i spoko, no po prostu co, no usunę mu tak i zrobię tak. Cztery monetki zarobię, no nie mamy się niestety jak skrócić, ewentualnie dogram, nie wiem, żebraka, wbiję jedno odliczenie. Co z drugiej strony też by dobrze było mieć żebraczka pod legą pczastego. To by też wcale takie głupie nie było. Mogę sobie zagrać jeszcze Gelerta. Mamy jeszcze jedną abominację. To jest abominacja? Tak, abominacja. Ale tutaj przeciwnik zagrał grube silniczki. Okay. No teraz będziemy mieli fajne zagranie. Za 8 punktów pasywnie tutaj zrobimy, więc naprawdę nice. Przeciwnik też ma 4 punkciki. Więc to ciekawe, co on tutaj wymyśli. Będzie chciał grać, czy nie? Zastanawia się. Coś tam mu jeszcze wypadnie z tej Saski. Kurczę, kolega rzucił Sierroko. No spoko. Gitara, ja na taki trade idę jak najbardziej. Tym bardziej, że coś tam, a nie, już by mu nic nie wyskoczyło, no ale nie musiał grać tego Sierroko. Dał się, szczerze powiedziawszy, dał się wybajtować. Tak bym to odbierał. Tak to czuję, moi mili, tak to czuję. O, ale my za to naprawdę teraz... Nieźle tutaj podobieraliśmy karcioszki, nie ma co. Troszkę zabawnie. Ale przeciwnik pasuje. Nawet nie w głowie mu jakieś wojarze z nami. Więc co, kliknę jedną monetkę. I skrócę się. No i szkoda, że tego Redańczyka nie wyciągniemy. Ale no nie ma szans, że go wyciągniemy. Musiałbym jeszcze jedną monetę złożyć, a nie chcę tego robić. Ale Redańczykiem byłoby się bardzo głupio zaciągnąć. No nic. Ryzyk fizyk. Dobra, grzyb jest zajebisty. To jest... Może jeszcze jakoś tam...
Mamy niepotrzebne. No, no właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Wymieniamy. No i cóż, no niestety, nie mogę się zaciągnąć żebrakiem, bo to będzie padaka. Więc no musimy tak grać. Nie ma innej opcji. Dobra, teraz zagramy drugiego żebraka. Wyciągamy od razu Redańczyka. Przeciwnik rzucia kocioła. W sumie dobrze się stało. Może nam obijać Redańczyka, nie ma problemu. No, problem polega na tym, że to chyba są, to mogą być pułapki. Ludzie to szumowiny. Wolę elfy, jasnoludy, skrzaty nawet. No to spoko, spoko, spoko. Trzeba było się uczyć otwierać portale. Drugi kotek. Tak, pracuje dla długouchy. To lepsze niż praca dla ludzi. Lepiej nie grać z ogniem. Dobra, no i kociaka mu teraz wystrzelimy, jeżeli go nie wzmocni. Miejmy nadzieję, że nie. Mamy 3 punkty obrażeń, więc no powiedzmy... Może coś z tego będzie. No niestety, wzmacnia go, więc no to będzie dla nas spory problem. Okej. Dobrze, dobrze. Pinguj Redańczyka, kolego. Pinguj Redańczyka. Oczywiście, że boję się Sieroko, ale nie wiem, czy nie zaryzykuję i nie poszukam tej Raimi. Osiem. No będziemy mieli haracz. Kurczę, rzucę po prostu Morelsa, zadam tutaj tę obrażonkę. I tu sobie nawet kliknę. Oj. Misiu, przecież wyskoczy mi znowu ten Redańczyk. No, Redańczyk MVP. Tyle, ile przyjął na siebie obrażeń i tyle, no już wyskoczył, to już chyba drugi czy trzeci raz tam wyskakuje. Więc naprawdę niezły buforik. 9 punktów prowizji. Także czekaliśmy na niego długo, aż w końcu się pojawił. Okej. No okej. No tutaj jest problem, wiadomo. Mnie przeciwnik zaskoczył, nie powiem, że nie. Dobra, poszukamy. O. Zagram Rajla. Ryla jest creepolem strasznym.
Kurczę, no rzucam Sabola. Nie brać jeńców! Kogo ja widzę? No niezłe punkciki ta Ryla robi, muszę przyznać jak usta. No fajne stanowi wsparcie tutaj dla tego combo jeszcze z żebrakiem. Naprawdę spoko. Jestem zaskoczony, więc tutaj ta zmiana z Salamandry jak najbardziej była fajna. Nie dość, że udało nam się pokazać potencjał. Nie lękam się. Prowadzi mnie. O nie, on ma smoka. Oh no. A ty cwaniaku. Ty spryciarzu. Ile można dostać ciastek za diament? No dobrze, no mamy jeszcze... No mamy... Mamy cynę. Kurczę, ciekawe jaki tam jest smok. Czy to będzie Saskia? To w sumie nic tam nie robi, no bo my i tak z cyny przeatakujemy. No ale kurczę, może... Ładnie się walczy. Nice. Nie muszę wydawać haraczu, więc po prostu zrobimy tak. A, ja mogę to cofnąć? Nie mogę. Powinienem go był tutaj rzucić. Sawola by wtedy nie dostał buły. No ale wydaje mi się, że to wystarczy. Nawet z tymi dwoma punktami misplayowanymi. No dokładnie. No całkiem. Naprawdę jestem pod wrażeniem Ryli. Tepesze Master, GG. No i słuchajcie, Deczek, no, niby syndykat, ale jednak z tą domieszką Ryli, taka bardziej salamandrowa wersja, no i wydaje mi się, że sprawuje się naprawdę bardzo spoko. Poza tym, no nie oszukujmy się, jest to zawsze przyjemne odgrzebać jakąś kartę, która jest passé, której się nie używa, która już jest taka, no gdzieś tam w tym gwincie jest, a i tak naprawdę nie ma, bo nikt ją nie gra. A jak widzicie, spore value potrafi wykręcić, przede wszystkim zaskoczyć przeciwnika, no i zawsze ta przyjemność rzucenia niespotykanej karty na stół jest taka nie do zastąpienia. Więc słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że mile spędziliście czas. No i widzimy się na następnych materiałach. Trzymajcie się, kochani. Cześć!